Rozwiąż równanie. Aby rozwiązać równanie wymierne, zawsze zaczynamy od założeń. Pamiętamy, że nie wolno nam dzielić przez zero, czyli mianowniki nie mogą być zerami. Czyli nasze pierwsze założenie będzie takie, że x minus 4 nie może być zerem. A drugie założenie, że 3x nie mogą być zerem. Rozwiązujemy te równania tak, jakby to były zwykłe znaki równa się, tylko za każdym razem ten znak równa się przekreślamy. Czyli w tym wypadku, aby obliczyć x, minus 4 przeniesiemy na prawą stronę równania i dostaniemy, że x jest różny od 4. W tym wypadku, aby obliczyć x, widzimy, że między trójką i x jest znak mnożenia, którego nie piszemy, ale wiem, że tu jest, więc obustronnie dzielimy przez trójkę, dostajemy x różny od 0. Też 0 dzielone na 3 daje nam 0. Założenia mamy zrobione. Ponieważ równanie jest zwykłą proporcją, będziemy po prostu mnożyć na krzyż. Czyli ten licznik razy ten mianownik musi się równać ten mianownik razy ten licznik. Pamiętamy, że liczniki i mianowniki muszą znajdować się w nawiasach, dlatego że cały licznik mnożymy przez cały mianownik. Czyli dostaniemy 2x plus 3 w nawiasie, mnożymy przez 3x. To jest to samo, co x minus 4 w całości w nawiasie, razy cały ten licznik, czyli 6x plus 1. Teraz opuścimy nawiasy, czyli przez wyrażenie 3x będziemy mnożyć 2x oraz trójkę. Dostaniemy 2x razy 3x, to jest 6x do kwadratu. I 3 razy 3x, to jest 9x. Tutaj opuszczając nawiasy mnożymy pierwszy z pierwszym i pierwszy z drugim, a następnie drugi z pierwszym i drugi z drugim. Dostaniemy x razy 6x, to jest 6x kwadrat, x razy 1 to jest plus x, minus 4 razy 6x to jest minus 24x, i minus 4 razy 1 to jest minus 4. Widzimy, że po obu stronach równania mamy wyrażenie 6x do kwadratu. Czyli możemy to wyrażenie skrócić po obu stronach. W ten sposób otrzymaliśmy równanie liniowe. Mamy x tylko w potędze pierwszej, więc to, co z x przeniesiemy na lewą stronę równania, czyli mamy 9x minus x i plus 24x, a po prawej stronie równania została nam tylko minus 4. Mamy 9x minus x to jest 8x plus 24x to jest 32. X to jest to samo co minus 4, więc działamy działaniem przeciwnym, dzielimy przez 32. X to jest minus 4/32. Możemy to skrócić przez 4, czyli zostanie nam w liczniku 1, w mianowniku 8. Na tym etapie sprawdzamy, czy nasze rozwiązanie spełnia założenia. Z założenia dostaliśmy, że x nie może być czwórką i nie może być zerem. Nasz wynik spełnia to założenie, nie jest ani czwórką, ani zerem, więc możemy podkreślić nasze rozwiązanie.